Dzisiaj w programie z profesor Małgorzatą Rzędzian-Piotrowską porozmawiamy o wpływie mleka na nasze zęby i kości. Pokażemy też, jak przygotować koktajl owocowy. Sama pamiętam takie argumenty w dzieciństwie. Pij mleko, bo będziesz miała zdrowe ząbki i zdrowe kości. Jest coś wprawdy z tej opowieści rodziców czy dziadków do dzieci? Absolutnie, bardzo duża część, to jest prawda, ale zanim przystąpimy może do tej części kości i zębów, które są najbardziej popularne, to ja chciałam również podkreślić, że mleko zawiera składniki, które wspomagają cały nasz organizm, wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego, niezwykle ważne, wspomagają tworzenie krwi, bo białko elementów morfotycznych, czyli białko dokładnie czerwonych ciałek krwi, tak zwanych popularnie erytrocytów, to jest to mleko, białka osocza, białka naszych mięśni szkieletowych, naszej skóry. Mięśnie stanowią 20% masy ciała, mniej więcej, bo to w zależności od tego, kto jaką ma muskulaturę. Więc nie zapomnijmy o tym, że również tyle jest dobroczynne. Tak. To, co mówimy o kościach, zębach, o naszym wzroście, ma bardzo silne ufiksowanie takie w prawdzie naukowej. Faktycznie jest tak, że wapń, który znajduje się w mleku, jest nam niezbędny do tego, aby budować kościec i budować zęby. Należy pamiętać, że kości, zresztą zęby też, to nie jest coś, co jest nam dane raz na całe życie. Wymiana kości mniej więcej u zdrowej osoby występuje, całkowita wymiana kości, składników kości. W ciągu 10 lat wymieniamy cały nasz kościec, co tak jakbyśmy od nowa budowali cały dom. W kości mamy komórki, które tworzą kość i drugie, nazywają się kościotwórcze, i drugie, które niszczą. Niszczą to może źle brzmi, ale dokładnie powodują destrukcję tej kości i nazywają się kościożerne. I te komórki cały czas odbudowują nam kość. Muszą mieć z czego. I tym źródłem tego czegoś jest dokładnie mleko, dlatego że mleko posiada bardzo duże ilości wapnia, łatwo przyswajalnego. Właśnie to jest taka podstawowa, że ten wapń, ja mam takie dane, w 80% jest przyswajany właśnie tak, z mleka. Jest przyswajany z mleka w bardzo dużym odsetku, to jest raz. Dwa, ma witaminy D, która jest niezbędna do tego, żeby tworzyć i wbudowywać wapń w kości, w zęby. Tak samo i zęby. Istnieje taka możliwość, że na skutek niedoboru wapnia i innych minerałów może dojść do tego, że mamy demineralizację zębów, a więc też musimy dbać o to, aby poziom wapnia był odpowiedni, aby nasz organizm swobodnie ten wapń przekazywał do zębów. Poza tym pamiętajmy, że zęby są zlokalizowane w kości, więc jeśli ta kość jest nieprawidłowo zbudowana, no ma tak, za mało wapnia, jest kością taką, która charakteryzuje się znacznie luźniejszą strukturą, bo osteoporoza, czy też w ogóle nie kojarzmy ją tylko z chorobą u osób po okresie starszym, tak, po menopauzalnym, ale również jeśli będziemy mieli niedobory wapnia wcześniej, to również będziemy mieli kość, którą określamy mianem, że to jest rzeszotowienie kości, czyli taką luźną strukturę ma. W tej kości ząb też się nie utrzyma, więc nie dosyć, że mamy choroby, że mamy ząb, który jest nieprawidłowy, to mamy choroby przyzębia, które bardzo charakterystyczne są właśnie w przypadku niedoboru wapnia. To jeszcze, żeby uporządkować, bo często się mówiło o tym, że ten wapń jest potrzebny w dzieciństwie, kiedy budujemy taki bank wapnia dla organizmu, a okazuje się, że ten proces jest wielokrotnie powtarzany w ciągu naszego życia. Dokładnie tak, nawet w przypadku osób, to jest troszeczkę takie dyskusyjne, w przypadku osób po 50, 70 roku życia zaleca się zwiększenie dawek wapnia w diecie spożywanych. Różnie do tego podchodzi się w różnych krajach. Czasami jest to zwiększenie o 10%, czasami o 5%. Natomiast na pewno jest tak, że im jesteśmy starsi, tym więcej tego wapnia potrzebujemy i po tym 50 roku życia szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na nasze dobowe wypełnienie wapnia. Ale będąc dzieckiem, to jest ten okres rozwoju. Im bardziej w okresie rozwoju zapewnimy wapń, tym mamy lepsze kości, zdrowsze zęby, tym mamy zdrowsze również przyzębia w naszym organizmie. Więc jest to pewna inwestycja za młodu na stare lata. Bardzo dobra inwestycja, czyli babcia, dziadek, mama i tata mieli jednak rację, mówiąc: pij mleko, będziesz miał zdrowe zęby, zdrowe kości. Pij mleko, będziesz wielki, było takie hasło. Tak jest.
gotuję koktajl owocowy. Dzisiejsze prawdy o mleku. Mleko zawiera składniki, które między innymi wspomagają działanie układu nerwowego oraz tworzenie krwi. Zawarty w mleku wapń jest niezbędny do budowy kośćca i zębów. Całkowita wymiana składników kości u zdrowej osoby następuje co 10 lat. Mleko nie tylko zawiera dużo wapnia, ale jest to wapń łatwo przyswajalny. Im jesteśmy starsi, tym więcej wapnia potrzebujemy. Szczególnie po 50 roku życia powinniśmy zwrócić uwagę na dobowe wypełnienie wapnia.